Gminny Dzień Strażaka fetowano w Olszynach. Uroczystości rozpoczęła msza w intencji strażaków w kościele parafii Trójcy Przynajświętszej, celebrowana przez piątnickiego księdza dziekana Szczepana Dobeckiego, który przywołał postać świętego Floriana i modlił się za sztafetę strażackich pokoleń gminy Piątnica. Poczty sztandarowej zaproszeni goście przemarszerowali po zakończeniu mszy na boisko szkoły podstawowej. Gospodarzami spotkania byli wójt Artur Wierzbowski i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach. Cały obszar gminy Piątnica nie jest mały, tak? Ilość miejscowości zgromadzonych na terenie przybrzeżnym, ale również splot dróg krajowych, tak i wojewódzkich i powiatowych, jakby generuje to, że tych strażaków są po prostu potrzebni. Zawsze są na nasze zawołanie. Jest to bardzo cenne, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie tylko tym, które posiadają wozy bojowe, tak, ale tym, którzy w każdej chwili na każde zawołanie są i trwają jakby tutaj na naszym terenie i dbają o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Nie ma nic cenniejszego niż poczucie bezpieczeństwa, a zapewniają nam je m.in. strażacy ochotnicy. Medale, wyróżnienia i odznaczenia wręczali zasłużonym strażakom m.in. wiceminister rolnictwa Lech Antoni Kołakowski, poseł Kazimierz Gwiazdowski, wicemarszałek Marek Olbryś i radny Piotr Modzelewski, starosta Lech Marek Szabłowski, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych OSP Zenon Białobrzeski i Adam Nieprzydowski. Pragnę złożyć Wam najlepsze, najserdeczniejsze życzenia za Wasze zaangażowanie, kosztem też Waszego czasu, kosztem czasu też zawodowego. Jesteście w większości rolnikami i tutaj szczególny ukłon chcę Wam przekazać. Pragnę życzyć Wam spokojnej służby. Szczęść Boże! Chciałbym Wam przede wszystkim pogratulować, życzyć wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim chciałem powiedzieć, że my, rząd Zjednoczonej Prawicy, pamiętamy o Was, wyposażamy Was w coraz bardziej nowoczesny sprzęt, żebyście mieli czym jechać i udzielać nam pomocy, bo zawsze na Was, strażaków, można liczyć. Także wszystkiego najlepszego, niech święty Florian Wasz prowadzi dalej bezpiecznie przez tę Waszą ciężką, odpowiedzialną służbę. Chcę Wam podziękować za wszystko, co robicie na rzecz Waszej społeczności, i nie tylko tej z Piątnicy, ale także często i szerzej. Serdecznie Wam dziękuję. Proszę, przekażcie także podziękowania Waszym członkom rodzin za ich cierpliwość, za ich wyrozumiałość związaną z Waszą działalnością społeczną. Życzę, abyście mieli jak najwięcej wyjazdów szkoleniowych, jak najmniej bojowych, ale każdy wyjazd, żeby kończył się szczęśliwym powrotem do domu. Jednym z odznaczonych bohaterów uroczystości ze względu na tatę Zenona był miejski komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Wszystkie odznaczenia dostał mój tato Zenon Bargielski za długoletnią służbę, za zaangażowanie. Myślę, że słusznie, że należało się i tym bardziej mi było odbierać to w imieniu taty dzisiaj. Pan burmistrz, który jest prezesem jednocześnie OSP powiatowego, to bardzo dobrze, że tak powiem, współpracuje ze Strażą Pożarną Państwową. Dzięki niemu, dzięki jego zaangażowaniom i między innymi dzięki zaangażowaniom radnego Piotra Modzelewskiego mogliśmy otrzymać tutaj taki wspaniały samochód, który będzie nas wspierał w ratownictwie drogowym. Samorząd województwa podlaskiego reprezentowali wicemarszałek Marek Olbryś, który przekazał dobre wiadomości strażakom ziemi łomżyńskiej o umowie programowej Urzędu Marszałkowskiego z rządem Rzeczpospolitej. Polityka, można powiedzieć, pomocowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych ma swój finał. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę programową z rządem polskim i w tej umowie jest kwota 85 milionów euro, które przeznaczamy na konkursy ofert dla Ochotniczych Straży Pożarnej, tylko i wyłącznie dla Ochotniczych Straży Pożarnej. Nadal OSP wymagają dużej pomocy finansowej. To wspaniała organizacja, która nie tylko ratuje życie i zdrowie ludzi, ale też bardzo pomaga samorządom. I to jest też taka trzeci filar pomocowy dla samorządów terytorialnych, szczególnie dla gmin. Obok tego deklarowana również pomoc wójtom, wójtów, burmistrzów i starostów, którzy również pomagają Ochotniczym Strażom Pożarnym. A obok na wsi, w mniejszym
mniejszych miejscowościach obok tej wspaniałej organizacji, jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna, są koła gospodyń wiejskich. Również rząd wspiera takie i myślę, że to małżeństwo, które można powiedzieć Ochotniczych Straży Pożarnych z kobietami, czyli z kołami gospodyń wiejskich, przynoszą nową jakąś i dobrą perspektywę dla rozwoju tych małych ojczyzn. Radny Piotr Modzelewski usłyszał z kolei podziękowania za udział w staraniach o pojazd, który służyć będzie druhom z Olszyn. Dzisiaj rzeczywiście szczęśliwy dzień dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach. To dzięki dobrej współpracy komendanta miejskiego Straży Pożarnej, pana kapitana Jacka Bargielskiego, ale też komendanta wojewódzkiego Sebastiana Zdanowicza, udało się pozyskać takie auto. Razem z prezesem powiatowym Ochotniczej Straży Pożarnej Adamem Niebrzydowskim wykonaliśmy takie konsultacje, rozmowy na temat możliwości pozyskania takiego auta na rzecz OSP Olsztyny. Robi się to tylko i wyłącznie poprzez dobrą współpracę, dobry dialog, dlatego że jako Sejmik Województwa Podlaskiego staramy się na każdym szczeblu wspierać Ochotniczą Straż Pożarną i ta współpraca pomiędzy OSP, samorządem województwa, ale też Państwową Strażą Pożarną właśnie to powoduje, że pakiety rządowe dodatkowe, które pozwalają na zakup nowego auta, później możemy przekazywać to na kolejne jednostki z kolei Ochotniczej Straży Pożarnej, bo te auta zazwyczaj są zadbane, dobrze przygotowane do służby, gdzie przez wiele lat jeszcze Ochotnicze Straże Pożarne mogą z tego korzystać. Także mi jako radnemu sejmiku jest niezmiernie miło, że mogłem się przyczynić do tego, żeby te auto mogło trafić do OSP w Olszynach. Mam nadzieję, że to nie jest jedyna sytuacja, jedyny moment, gdzie takie auta będą przekazywane, ponieważ w ostatnim czasie w Białymstoku taka informacja również była, że pozyskane auta również będą na rzecz OSP w Montwicy, ale również i OSP w Śniadowie w niedługim czasie będzie przekazane. Będzie też, jeśli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną w Jedwabnym. Także widzimy, że ziemia łomżyńska jest doceniana za te wszystkie działania. Tym bardziej, że za chwilę będzie też Via Baltica, będzie centralny port komunikacyjny. No, naszym obowiązkiem jest wspierać Ochotniczą Straż Pożarną na tym terenie, bo tych jednostek, tych działań, które one wykonują na rzecz powiatu łomżyńskiego, na rzecz mieszkańców jest bardzo dużo. Gmina Piątnica należy do największych w województwie i ma wiele jednostek straży, które pełnią ważną rolę w systemie bezpieczeństwa na drogach krajowych i pozostałych, na Narwi i cennych terenach przyrodniczych. Dźwięk syreny strażackiej. Głośny, donośny jest oznaką nadchodzącego ratunku. Tylko ten, który go potrzebował, wie, jak jest on ważny i oczekiwany. Za ten trud pracy strażaka, który wymaga szczególnych kompetencji i predyspozycji, dziękowano podczas Gminnego Dnia Strażaka w Olszynach. Brać strażacka to ludzie, którzy należą do elity ratujących życie. Gmina Piątnica może poszczycić się właśnie takimi ludźmi, którzy w bezinteresowny sposób działają i pomagają na każde wezwanie w swoich oddziałach. OSP w gminie Piątnica skupia około 3000 druhów czynnych i emerytów. To było bardzo dobre spotkanie, okazja do podsumowań, podziękowań i oczywiście nie zabrakło strażackiej grochówki.